Kochani, chcę wam opowiedzieć wnioski, które wyciągnęliśmy z rozmowy ze znajomym. Przyjmijcie, że rozmowa była przy piwku i że wnioski są luźne, ale wnioski są, powiedziałbym, zastanawiające, ponieważ zastanawiając się nad historią ludzkości i nad endokrynologią i nad działaniem samca gatunku Homo sapiens, to im więcej on posiada testosteronu, tym jest bardziej waleczny. I to nie tylko, że walczy o samiczkę, nie tylko walczy o dom, nie tylko, że walczy o ojczyznę, ale on po prostu walczy. I im więcej ma tego testosteronu, tym jest bardziej agresywny facet, który jest zalany testosteronem, potrafi być tak agresywny, że kiedyś w historii ludzkości nawet wymyślili taką stanowczą kurację, która się nazywa kastracja. No, kastrację jako kurację wymyślili i w większości mężczyzna po wycięciu mu przyczyny produkcji testosteronu łagodnieje. Kochani, natomiast to był oczywisty wniosek. Teraz będzie wniosek nieoczywisty. Im kobieta ma większy popęd płciowy, im większy ma popęd płciowy, to kobieta z dużym, z ogromnym popędem płciowym jest wielokrotnie nie tylko, że bardziej gotowa do współżycia, ale chcę wam powiedzieć, że kobieta z ogromnym popędem płciowym jest również potwornie złośliwa. I im więcej kobieta ma tego popędu płciowego, tym jest bardziej złośliwa. Szczególnie jest złośliwa i agresywna w stosunku do innych samiczek. Ale to, kochani, to jest temat na zupełnie inny filmik, gdyż w tym momencie uważam, że dostanę znowu tyle hajtu, co ostatnio, kiedy nigdy nie zrozumiał sedna problemu.